Wiedzieliście, że kilka scen oraz bardzo ważnych postaci zostało wyciętych z między nami żywiołami? Wiedzieliście, że właśnie ta kreskówka ma w sobie jeszcze więcej wyciętych scen? Pierwsza, którą teraz zobaczycie, miała wiele konceptów i pierwotnie miała zasiąść w ostatecznej wersji filmu, ale niestety w końcu z niej zrezygnowano. Mówimy tutaj o małym dzieciaku, który został stworzony z miłości dwóch żywiołów, naszych głównych bohaterów, Iskry oraz Wodka. Nasz mały bohater byłby stworzony z pary, co oczywiście ma największy sens. Boba scen przedstawiałby wodę w stanie ciągłego zagotowywania się. W scenie, jaką usunięto, widzimy dumnego dziadka, który z pełną radością bawi się ze swoim wnukiem, a wszystko to śledzą dumni rodzice. Co mi się wydaje, to fakt, że scenę tę usunięto, żeby móc ją wykorzystać w możliwej drugiej części Między nami żywiołami. Niestety nie wiemy, jakie na imię miałby nasz mały główny bohater, ale jak wy dalibyście mu na imię? Koniecznie napiszcie to na dole. Uważam, że Parek to najlepsze imię dla tego bohatera. To jedna z wielu scen z Między nami żywiołami, która została usunięta. Poprzednia część bardzo wam się spodobała, dlatego teraz pora na następne sceny, jakich nie znajdziecie w filmie. Kolejny wycięty fragment dotyczy jednej z pary żywiołów, która nazywała się Wendy i Gus. Ta dwójka miała grać bardzo ważną rolę w filmie, ale ostatecznie zdecydowano, żeby ją usunąć. Miasto żywiołów podzielone jest na dzielnice na każdy z typu żywiołów. We fragmencie, jaki ostatecznie usunięto, widzimy Wodkę i Iskrę, którzy właśnie ze sobą się poznali i wyruszyli oni do Air Village, żeby poznać Wendy i Gus, dwójkę przyjaciół Wodka. Naszych bohaterów wita Wendy, a następnie zachęca ich do zejścia przez dziurę do sklepu spożywczego. Tego bardzo podobnego do sklepu rodziców Iskry. Na dole poznają Gaza i Wodek prosi przyjaciela, żeby pokazał im bańki powietrzne. Hey Gus, this is Ember. Hello. Ember? Gus. Yo. Po chwili zawahania Iskra wchodzi do bąbelków i następuje scena bardzo podobna do tej z końca filmu. Iskra oświetla dno jeziora i wszystko wtedy wygląda przepięknie. Ostatecznie Wodek musi uratować Iskrę przed tym, jak bąbelka pęknie i zrobi krzywdę dziewczynie. Dokładnie tak samo, jak miało to miejsce w filmie. Finalnie Iskrze udaje się cało wyjść z tej sytuacji, cieszy się, że może zobaczyć Wodka. Ekipa filmowa doszła do wniosku, że ten fragment lepiej przesunąć pod koniec filmu i zrobić go trochę w innych okolicznościach i właśnie dlatego tę scenę usunięto. Niestety przez to Wendy i Gus zostali całkowicie usunięci z filmu, co niestety jest trochę przykre. To nie są jedyne postacie, które usunięto z tej bajki. Kolejną wyciętą postacią jest Dante. Bohater ten jest imigrantem z Krainy Ognia, co po angielsku nazywa się Fireland, i przeprowadza się on do Krainy Żywiołów. Kiedy jest on już na miejscu, Bernie, czyli ojciec Iskry, za wszelką cenę chce ugościć chłopaka w swoim domu i nawet każe mu spać ze swoją córką w jednym pokoju. Niestety plan ojca nie wypalił, bo Wodek wspomina o tym, że jego kolega wynajął jej mieszkanie za bardzo fajną cenę. To podoba się Dantemu i wtedy cała trójka wychodzi z domu. Okazuje się jednak, że mieszkanie jest całe wykonane z drewna, nasz bohater może z łatwością go podpalić i nie może w nim przebywać. Wtedy też Iskra oraz Dante spędzają czas na wykładanie mieszkania metalem, który ochroni drewno przed podpaleniem. Iskra oraz Wodek opuszczają mieszkanie, ale następnego dnia spotykają oni Dantego w sklepie i wyjaśnia, że gałąź z drzewa weszła przez okno. Dante jest alergikiem i całą noc przekichał. Dlatego też pora na kolejną przeprowadzkę. Swoją kolejną szansę wykorzystuje Bernie i mówi, że może on mieć pokój na spółkę z Bolsem, pomocnikiem ojca Iskry, który również pracuje w sklepie. Co ciekawe, cały ten skomplikowany i bardzo długi fragment został usunięty. Twórcy uważali, że tworzenie takiego trójkąta miłosnego w filmie będzie całkowicie beznadziejne. Ingerencja Dantego w relacji Iskry i Wodka mogłaby całkowicie namieszać pomiędzy tą dwójką i stworzyć bardzo skomplikowaną historię, która mogłaby niedobrze się przyjąć. Chcielibyście postać Dantego w Między nami żywiołami? Jeśli tu jesteście, napiszcie Dante poniżej. Pamiętacie może Claude'a? Tak, tego, który starał się o serce Iskry. Kolejna scena z jego udziałem została usunięta. W niej widać naszego bohatera, który stoi na sofie, jego marzeniem jest zostać gwiazdą dużego filmu i ciągle o tym mówi. Po chwili kicha tak mocno, że jego nos, który jest kamieniem, całkowicie odpada. Co najlepsze, z całej siły uderza głową o wcześniej wspomnianą sofę. To zdecydowanie mały artysta i bajerant. I'm gonna grow up to be a movie star. I mean a movie. I'm gonna be growing up and being a movie star.
Kolejna zabawna scena z bajki, która ostatecznie nie została w filmie. W niej Iskra wchodzi do domu w momencie, gdy na zewnątrz jest ogromna ulewa. W środku widać Berniego, który ogląda film o ludziach stworzonych z ognia, a prawdopodobnie ta cała produkcja pochodzi z jego miejsca pochodzenia, czyli z krainy ognia Fireland. Co zabawne, to fakt, że cały ten film ma miejsce na plaży i prawdopodobnie to horror, bo na bohaterów nadchodzi tsunami. Tylko spróbujcie sobie to wyobrazić. Ogromne tsunami i ludzie z ognia. To nie byłoby za dobre połączenie. Wszystkie ludki z tego filmu w momencie kopnęłyby w kalendarz i szansa na ich przetrwanie to okrągłe zero. Ten rodzaj czarnego humoru został ostatecznie usunięty, a szkoda. Powoli zbliżamy się do 150 tysięcy widzów, a więc jeśli to jesteście, zostawcie suba po więcej. Co wy na to, żeby nagrać trzecią część usuniętych scen z Między Nami Żywiołami? Jeśli chcecie, to zostawcie po sobie łapkę w górę i za 3000 łapek nagrywamy trzecią część tej serii. Następna usunięta scena jest dosyć krótka, ale naprawdę bardzo zabawna. Tutaj widać Iskry, która siada na ławce z wykonanej z metalu. Potem prosi Wodka, żeby usiadł obok niej i ustępuje mu miejsce. Chłopak niestety siada w tym punkcie, gdzie pozostają małe płomienie po dłoni Iskry i nasz bohater sparza sobie zadek. Po czasie Wodek nie może się usadowić, bo albo przelatuje przez ławkę, albo dzieją się inne cuda. Utwierdza nas to w przekonaniu, że wodniści bohaterowie tutaj usiąść nie mogą. W kolejnej części filmu, której się pozbyto, widać jak kraina żywiołów jest świetnie przystosowana dla każdego pojedynczego żywiołu. Jest taka scena, gdzie rozmawiają dwie postacie z powietrza, a nad nimi znajduje się kapa od wentylacji i rura, która prowadzi do mieszkania ognistej postaci i to powietrze z tamtych ludków zwiększa jego palące bicepsy. To powoduje, że nadmiar ognia z tego ludka ogrzewa wodnistego ludka zamieszkującego mieszkanie piętro wyżej. Tamten ma najlepiej i spokojnie ogląda sobie telewizję z tego powodu, że ten gość się nawadnia poprzez picie wody, para wodna unosi się na suficie, jej skroplenie przenosi się jeszcze dalej. Kropelki z pary opadają na ziomków z ziemi, którzy grają w warcaby. W chwili, gdy te ziemskie ludki są mokre, produkują oni tlen. Pomimo tego, że na obrazku napisane jest CO2, to tlen wraca na końcu do gąstków stworzonych całkowicie z powietrza, to zakończa całe to zataczające się koło. To pokazuje nam, jak żywioły nawzajem się uzupełniają i jest to naprawdę niezłe. Chcecie więcej Iskry i Wodka? To dobrze, bo następna usunięta scena jest właśnie z nimi. Dwójka bawi się w chowanego przez małe dziurki w ziemi. Poprzez wodnistą formę Wodka widać, że para naprawdę nieźle się bawi. Gdyby ta scena pojawiła się w filmie, najprawdopodobniej byłaby już w chwili, kiedy bohaterowie oficjalnie zostali razem. Dlaczego? Bo potwierdza to ich całus po całym zajściu. I to naprawdę uroczy fragment. To trochę niefajne, że z Między Nami Żywiołami usunięto sceny, które tak bardzo zbliżyły Iskrę i Wodka do siebie. Właśnie w następnym fragmencie widzimy scenę, gdzie ta dwójka prowadzi zaciekłą rozmowę. Iskra za wszelką cenę próbuje zaimponować swoim rodzicom, a wtedy Wodek sugeruje jej, że mogą przecież iść teraz na plażę i porozmawiać o tym. I tam może na coś wpadnie na kolejny pomysł, jak swoich rodziców może zadowolić. Tak naprawdę chłopak chce ją tam zabrać, ponieważ w tamtym miejscu chce spytać dziewczynę o rękę. Choć Iskra bardzo się waha, finalnie zgadza się na ten pomysł. Gdy już są na miejscu, Wodek wstawia komentarz o tym, jak słońce zachodzi i w tym momencie dwa przeciwne żywioły łączą się ze sobą. Morze oraz słońce, czyli w wielkim skrócie tak naprawdę woda oraz ogień. Iskra jest zaczarowana w tej chwili i pyta Wodka, czy nie chce się z nią ożenić. Bohater mówi, że to ona dosłownie wyciągnęła mu z ust te słowa i wyciąga w tej chwili pierścionek. Yes. Dziewczyna akceptuje oświadczyny i nasz wodnisty zaczyna płakać z radości. Niestety po czasie dochodzi do małej sprzeczki między nimi, kiedy Wodek głupio wspomina, że mogą oni kiedyś się rozejść, bo tak to czasami jest już w życiu. Iskra jednak roznosi te głupoty, bo wie, że jej rodzina nie poświęciłaby tyle, aby ta więź między nimi się rozpadła i ostatecznie nie wypaliła. Wszystko jednak zaraz dochodzi do porządku, bo tak to już jest w miłości. Scenę usunięto, bo jednak zmieniono plany i dwójka została razem na końcu filmu, co było to dla całości taką idealną pisienką na torcie i taki mini speedrun ich miłosnych zalotów. Jesteście za tym, żeby historia miłosna Wodka i Iskry była bardziej rozbudowana? Co jeszcze sądzicie o Między Nami Żywiołami i o tych usuniętych scenach? Dajcie znać na dole, ja wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się, hej hej!